się nagrywam filmik tylko z załadunku kłody 3,5 metrowej, ponieważ mój serdeczny kolega Tomek twierdzi, że nie załaduje tej kłody w 20 minut. Ja twierdzę inaczej, także przyjąłem wyzwanie i spróbuję to załadować nawet szybciej niż 20 minut. A ty Tomek patrz i się ucz. A póki co jedziemy, dojadę do tej mgły i będzie czas start. Taki czas start, że właśnie bym przejechał skrzyżowanie. Dajemy do tyłu. Jak zwykle, jak nie gadam z Tomkiem przez telefon, to zawsze przejadę skrzyżowanie, jak tylko o nim wspomnę, robi się dokładnie to samo. Natura nie oszczędza lasu, nie oszczędza w ostatnich latach. Gałęzie to rzecz normalna. I na oczy przymyka nam to szurami po dachu. Zaraz dojedziemy do mgły. Oprócz tego, czy załaduje w 20 minut, czy też nie, to mamy taką jeszcze dzisiaj rywalizację, który z nas pierwszy pójdzie do domu. Prawie nigdy nie wygrywa Tomek, zawsze ja to idę szybciej do domu, mam więcej roboty. Ale dzisiaj możemy się zrównać, a może nawet i mnie wyprzedzi, ale nie wydaje mi się. Także zobaczymy. A tu już dojeżdżamy do miejsca załadunku. Całe to drewno, cała ta kłoda jest przygotowana dla mnie. To dwa samochody do zabrania. Zaraz się nawrotka i ładujemy. O, tutaj całą tą kłodę. Trochę będę musiał przebrać, to może mi trochę dłużej zejść, bo będzie na pół rozdzielone. Jadę się obrócić. Wszystko ustalone z leśnikiem, które co jak ładujemy. Tutaj na tej krzyżówce się nawrócę. Nie będę tego nagrywać, bo w ręce trzymam kamerkę i w jedną ręką nie dam rady nagrywać i cofać.
Jeszcze nie sprawdzałem czasu, jaki wyszedł, ale chyba jednak dłużej ładowałem niż 20 minut. Bo tak wyszło, no jeżeli tak jest, no to na razie Tomek jest 1-0 dla Ciebie, ale się nie poddam. Nara.